Cyberbezpieczeństwo od zawsze było bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa naszych klientów. Oczywiście wydarzenia ostatnich lat i fakt, że coraz więcej dzieje się w przestrzeni cyfrowej, a nie w tej przestrzeni realnej, powoduje, że są to coraz ważniejsze aspekty naszej działalności. Duże banki, takie jak PKO Bank Polski, przywiązują szczególną uwagę do tego bezpieczeństwa, dlatego już kilka lat temu wprowadziliśmy rozwiązania takie jak podwójna autentykacja przy logowaniu się do rachunku inwestycyjnego. Uważamy, że jest to trend, który będzie kontynuowany. Będzie coraz więcej prób wyłudzenia pieniędzy naszych klientów i dlatego musimy pomagać się im przed tym bronić. Zarówno jeśli chodzi o stary, modny phishing, gdzie niestety bardzo wielu klientów nadal daje się złapać na najprostsze metody, na wnuczka, na pracownika banku, na maklera. Niestety udostępniają wręcz swoje pulpity na komputerach przestępcom i pozwalają im działać na ich rachunkach. Oprócz takich zabezpieczeń technologicznych, typu właśnie wspomniana przeze mnie podwójna autentykacja, ważna też jest edukacja, praca z klientami, informowanie ich o najnowszych trendach w zakresie działalności niestety przestępczej. Ważna, myślę, też będzie współpraca pomiędzy instytucjami rynku kapitałowego, żebyśmy wspólnie dzielili się doświadczeniami i wspólnie szukali rozwiązań, które będą nie tyle konkurencyjne, ile wspomagające nas wszystkich w walce właśnie z tymi przestępcami.